Witam Państwa serdecznie w podcaście Nasza Siet TV. Dziś odcinek specjalny i myślę bardzo, bardzo na czasie, ponieważ mamy styczeń. Każdy z nas gdzieś tam snuje sobie nowe plany i każdy, jak co roku, zabiera się do kolejnej diety, która działa bądź nie. Dlatego dzisiaj temat przygotowany przez naszą trójkę, a mianowicie jak skutecznie zrzucić zbędne kilogramy poprzez. Jazdy na rowerze, ale również dietę. I dlatego są również ze mną specjalni goście. E, witam serdecznie, Mateusz Gawełczyk, Dietetyk Sportowy. Cześć. E, I Arkadiusz Kogut, trener UCI Way to Champ. Witam cię Arku. Cześć, witaj Grześku, witam was wszystkich. E, Arka już znacie z ostatniego filmu więc myślę, że tutaj już nie będę go prosił o przedstawienie się, ale poproszę ciebie Mateusz o powiedzenie dwa zdania o sobie, czym konkretnie się zajmujesz. Już powiedziałem, że jesteś dietetykiem sportowym, więc myślę, że to już nam coś na początek mówi. Aczkolwiek wiem też, że prowadzisz własny podcast pod tytułem Zaplecze Sportu. Gdybyś na początek więcej troszeczkę o tym co robisz no i myślę, że o sobie parę zdań również fajnie by było, gdybyś wspomniał. Pewnie. Ja nazywam się Mateusz Gowoczek jestem dietetykiem sportowym. Na co dzień prowadzę Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu i pracuję na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Pracuję głównie ze sportowcami sportów wytrzymałościowych, dyscyplin wytrzymałościowych, czyli kolarstwo, triatlon, bieganie. Aczkolwiek sam wywodzę się z pływania i tej dyscyplinie poświęciłem 16 lat swojego życia. Ale nigdy nie chciałem zostać w sporcie zawodowym jako trener, tak jak to robi Arek, więc postanowiłem pozostać, ale po tej drugiej stronie, czyli zadbać o tą kwestię regeneracji od strony żywienia i suplementacji zawodników. I tak jak powiedziałeś, prowadzę od dwóch lat podcast Zaplecze Sportu. W pierwszym sezonie umiał formułę zapraszania gości, którzy siedzą w tym sporcie zawodowym i pomagają zawodnikom osiągać dobre rezultaty, i poznawaliśmy tą kuchnię tego sportu. A w tym sezonie razem z, z osobami ze swojego teamu przedstawiamy różne zagadnienia dotyczące żywienia i suplementacji osób aktywnych fizycznie. Dzięki. Panowie, chciałbym, żeby dzisiejsza rozmowa wyglądała w ten sposób, że troszkę was wykorzystam pod kątem waszej specjalizacji, a mianowicie oczywiście Mateusz do Ciebie będą głównie pytania dotyczące diety i tego, jak jeść, co jeść i kiedy jeść. A Arka chciałbym więcej podpytać o sam trening, ponieważ, tak jak wspomniałem na samym początku, wiele osób zaczyna swoją przygodę z rowerem, czy też z dietami w sposób taki, powiedzmy, mało skuteczny bądź nieodpowiedni już na samym początku. No i niestety bardzo szybko się zrażamy albo gdzieś tam porzucamy to, co sobie założyliśmy. A chciałbym, żeby ta rozmowa przebiegała w sposób Taki żeby nasi widzowie czy słuchacze dowiedzieli się jak najwięcej pod kątem, takim amatorskim, ponieważ dzisiejszy podcast będzie skierowany nie do sportowców, a raczej do ludzi, którzy chcieliby zacząć zdrowo żyć, chcieliby zacząć uprawiać sport pod kątem właśnie zrzucenia kilogramów poprawy swojej formy i ogólnie myślę lepszego samopoczucia, więc w tę stronę na pewno będziemy dzisiejszą rozmowę. Kierować. Na, samym, na samym początku chciałbym w ogóle zacząć od takiego otwartego pytania, dość. I tutaj, panowie, pytanie od razu do was obu. Jak się do tego zabrać? Mówiąc krótko, od czego powinniśmy zacząć? Przykładowo, mamy teraz styczeń, budzimy się w taki poranek jak dzisiaj i mówimy sobie: Nie, no to musi już być ten rok, w tym roku schudnę 20 kg. W tym roku pojadę Tatra Road Race i ukończę bez żadnej bomby, i będę świetnie przygotowany. No i to będzie mój rok. Być może dadzą nam nawet pojeździć. Ja myślę, że jeśli chodzi o takie duże schudnięcie, czyli 20 kg, powiedzmy, ktoś waży na przykład 110 i chce zrzucić te 20 kg, to myślę, że sama regularna jazda na rowerze i inne ćwiczenia typu 3-4 razy w tygodniu, rower, może lekka siłownia jakiś basen, no teraz nie jest to możliwe, ale też spacery, marszobiegi, może narty biegowe to, to wystarczy, nawet jeśli jest to kilka godzin w tygodniu, plus takie zdrowe nawyki żywieniowe, o których pewnie więcej powie Mateusz. Natomiast schody się zaczynają, kiedy ścigamy się jakby wyczynowo i mamy tej tkanki tłuszczowej tam powiedzmy kilkanaście procent, a chcemy się wycieniować do takiego poziomu na przykład 7-8%, żeby te mięśnie były zarysowane i żeby nie Ciążyły nam na przykład na takiej tatrze, no to wtedy musimy jakby bardziej się przyłożyć. Natomiast ten początek zawsze jest trudny. potem jak sobie wyrobimy odpowiednie nawyki, najlepiej według mnie we współpracy z profesjonalnym dietetykiem, to wtedy idzie to nam dużo łatwiej. Mateusz, co myślisz? Tak, no, na początku zawsze jest prosto. nie? Jak mamy dużo do zrzucenia, to jakiekolwiek zmiany w dobrym kierunku będą, będą nam dawały efekty, i te efekty będą wymierne i będą przychodziły zdecydowanie szybciej niż później. Natomiast im dalej w las, i im trudniejsze treningi bardziej obciążające realizujemy, tym większą uwagę będziemy musieli skupić na tym, żeby się w ogóle być w stanie odpowiednio regenerować i żeby realizować ten plan treningowy. Bo na początku jak mamy głównie. Jakieś jednostki o większej objętości, wszystko jest w tlenie, no to nie zużywamy jakiejś bardzo dużej ilości glikogenu mięśniowego, więc tej tkanki tłuszczowej, sami żeśmy powiedzieli, że chcemy zrzucić 20 kg, mm -hmm. więc przypuszczam, no. że mamy jej, jej bardzo dużo. No bo 20 kg to jest lekko licząc, jeżeli to była tylko tkanka tłuszczowa, jakieś 180 tysięcy kalorii, tak? Więc... Umówmy się, że, że trochę czasu będziemy musieli poświęcić, żeby się, żeby się tego pozbyć. Natomiast z całą pewnością, jeżeli chcemy zrobić to mądrze i skutecznie, to tak jak powiedziałeś, moim zdaniem powinniśmy wpleść ten trening oporowy, żeby nie skończyło się na tym, że, że wprowadzimy to, co najczęściej robią osoby chcące zgubić nadmierną ilość tkanki tłuszczowej, czyli katerożnicze diety, zaczynamy się głodzić, mhm. zaczynamy robić jak najwięcej, jeść jak najmniej. I to najczęściej skutkuje spadkiem, ale najczęściej te pierwsze efekty to jest ubytek wody z organizmu, ubytek masy mięśniowej, a tkanka tłuszczowa w niewielkim stopniu zostaje naruszona. Więc jeżeli zrobimy to z głową, to efekty mogą być super. Jeżeli zrobimy to tak, jak to często jest opisywane w kolorowych prasach, że po świętach do Sylwestra zgubię 5 kg, no to to nigdy nie jest tkanka tłuszczowa. To fizjologicznie nie jest możliwe. Więc wszystko mhm. ze zdrowym rozsądkiem i na pewno musimy sobie to zaplanować na długi okres czasu. Okej. Okay. Po... jeżeli teraz e, już jesteśmy na tym etapie, że podjęliśmy decyzję, że chcemy to zrobić z głową, chcemy to zrobić przy pomocy takich ludzi, między innymi jak wy, e, i zaczynamy sobie planować. Chcemy oczywiście planować dietę i chcemy planować trening. I może od ciebie, Arku, bym zaczął. Co mhm. zaproponowałbyś osobie, która dopiero zaczyna się ruszać? W jakim kierunku intensywności, ale również samej formy powinna iść? No i przede wszystkim, jak długo takie jazdy, konkretne jakieś takie przykłady musiałyby trwać, żeby te efekty były? Mhm. No Myślę, że jeśli jest to osoba początkująca. Mamy styczeń, więc raczej będą to jazdy głównie na trenerze, może sporadycznie na szosie czy na MTB, jeśli warunki pozwalają, więc długich treningów na trenerze typu 3-4 godziny raczej w regularny sposób nie zalecam, zwłaszcza dla osób początkujących, więc tutaj bym się kierował bardziej w stylu takim, żeby zrobić na przykład 4 treningi w tygodniu, przedzielone dniami odpoczynkowymi, czyli na przykład poniedziałek rower, wtorek wolne, środa. Rower, czwartek, wolne, piątek, siłownia, sobota, wolne lub rower i niedziela, wolne lub, lub rower. Czyli wtedy mamy trzy dni w tygodniu tego trenażera, który myślę, że w przypadku sobie początkującej spokojnie może trwać między 50 minut a godzina 20-godzina 30, żeby te efekty były widoczne. No i na pewno nie. Kierowałbym się od razu w stronę treningów bardzo intensywnych, czy high-intensity interval, czy odwróconej periodyzacji, czy treningu spolaryzowanego, tylko raczej skupił się na strefach o niskiej i średniej intensywności, może sporadycznie włączając treningi w okolicach podprogowych, tak żeby zbudować bazę wytrzymałościową nawet w tych niskich objętościach, to dla osoby początkującej będzie to wystarczające. No i dzięki temu też spalamy kalorie, pobudzamy metabolizm, nasz organizm lepiej funkcjonuje, lepiej się czujemy, a dzięki temu treningowi oporowemu, to co też mówił Mateusz, oczywiście na niskich ciężarach, myślę, że na początek 30-40% ciężaru maksymalnego, 15-20 powtórzeń w dwóch, trzech seriach po 10-12 ćwiczeń w zupełności wystarczy, I żeby to były ćwiczenia też na wielostawowe, czyli nie maszyny, tylko na przykład e, przysiady, arnoldki, wyciskanie żołnierskie, biceps, triceps, plecy, brzuch, e, ramiona, czworogłowe, dwugłowe e, i tak tak żeby całościowo organizm rozwijać i też e, pobudzać, e, pobudzać mięśnie do pracy. To myślę, że w przypadku takiej osoby początkującej to wystarczy. Natomiast jeśli mamy do czynienia z kimś bardziej zaawansowanym, kto, pod, kto przeznacza na trening już 8-10 godzin w tygodniu i robi to już kilka lat, lub nawet kilkanaście, no to tutaj już wchodzi, wchodzimy w temat treningu bardziej zaawansowanego, najlepiej pracy z trenerem, lub też dobrania sobie samemu planu indywidualnie, ale na dużo większych obciążeniach. No i do tego dochodzi oczywiście, żebyśmy zrzucili te kilogramy zbędne, tłuszczowe, odpowiednie nawyki żywieniowe, bo z mojego doświadczenia sama jazda na rowerze, zwłaszcza jeśli mamy do zrzucenia nie 20 kg, ale powiedzmy 4-5, już nie wystarcza i musimy włączyć albo dietę, albo zdrowe nawyki żywieniowe, albo coś zmienić w swoim stylu życia, żeby tego nadmiernego tłuszczu się pozbyć. Czyli na przykład ważymy 80, chcemy ważyć 75. To teraz oddaję głos Mateuszowi, co byśmy musieli zrobić, jeśli połączymy te treningi i dietę, żeby to osiągnąć. I w jakim czasie, żeby to też nie było efektu jojo, bo tego nikt, nikt nie chce, wiadomo. Wiecie co, no to jest wszystko matematyka. nie? Mamy <coughs> pewien wydatek energetyczny danego dnia, który, który jest związany i z naszą podstawową przemianą materii, i z tym, jaki styl życia prowadzimy, i z tymi intencjonalnymi jednostkami treningowymi. I to nam daje x kalorii, niech to będzie <coughs> 3000 kalorii. No i teraz pytanie, ile my zjemy. Jeżeli zjemy mniej niż te 3000 kalorii, to będziemy redukowali poziom tkanki tłuszczowej. Oczywiście zalecane jest to, żeby ten deficyt energetyczny nie był ba bardzo duży. Ja za taką maksymalną granicę uznaję 500 kalorii i tego się trzymam. Nie robię nigdy większych deficytów niż 500 kalorii. Najczęściej jest to między 10% całkowitej wartości energetycznej, całkowitego zapotrzebowania na energię w danym dniu. A tym 500 kalorii, czyli zwykle to się waha między 250 a 500 kalorii, pozwala nam to gubić od 1 do 2 kg w skali miesiąca. Wtedy mamy pewność, że im wolniejsze jest tempo redukcji tkanki tłuszczowej, tym w większym stopniu faktycznie gubimy tkankę tłuszczową, a nie ruszamy bez tłuszczowej masy ciała. No bo nie, nie na tym nam zależy, nie? Nam zależy na tym, żeby te waty na kilogram jednak się zgadzały, a nie żeby. Cały czas były takie same, a masa ciała spadała w dół, bo, bo to wtedy przynosi odwrotne rezultaty do zamierzonych. A jeżeli wiemy, że to jest matematyka, no to to, co musimy zrobić, to wyznaczyć tą pulę kalorii, którą powinniśmy jeść każdego dnia. Myślę, że przy tym schemacie, który powiedział Arek, spokojnie możemy wyliczyć swoje zapotrzebowanie na energię, nie uwzględniając tych jednostek treningowych, czyli podstawowa przemiana materii plus to, co ewentualnie spalamy podczas takiego codziennego funkcjonowania i to jest nasze zapotrzebowanie na dzień wolny i pod to możemy sobie ustalić jakiś plan żywieniowy, a jeżeli wykonujemy tą jednostkę treningową, o której powiedział Arek, czyli tam między godzinę a półtorej godziny na trenażerze, to dla większości osób będzie to przedział kalorii między 500 a 900 kalorii, więc to jesteśmy w stanie spokojnie zrekompensować sobie napojem izotonicznym na, na trenażerze, bo na pewno będzie nam się chciało pić na, na, na tym trenażerze, plus posiłek regeneracyjny w formie chociażby jakiegoś koktajlu, i wtedy pokrywamy sobie dodatkowo ten wydatek energetyczny, który stworzyliśmy za pomocą jednostki treningowej. Czyli deficyt możemy już zrobić na samym początku, wliczając go już w ten dzień wolny. Tam sobie odejmiemy od tej całkowitej puli kalorii. Na przykład na moim przykładzie to jest 2500 kalorii. To jest moje zapotrzebowanie, kiedy nie trenuję. Jeżeli wiem, że chcę zredukować, ustalam sobie to na 2200 i do tego dodaję to, co spalam na jednostkach treningowych. I w długiej perspektywie czasu pozwala to gubić w granicach pół kilograma w skali tygodnia mniej więcej. Powiedz Mateusz, ile sam schudłeś dzięki swojej diecie cud w długofalowym okresie? Właśnie, to, pomiesz... to nie była dieta cud, ale no, no, śmigła ostatnio. Właśnie, diet, ostatnio dieta cud, ale długofalowa. Podsumowanie, nie? Mhm. E, I to się stało tak naprawdę przypadkiem, bo to nie było jakieś bardzo intencjonalne założenie. E, po prostu, kiedy zaczyna się okres, gdzie faktycznie więcej jeżdżę na rowerze na zewnątrz, czyli powiedzmy od kwietnia, po tym okresie pandemii, a ja ten poprzedni rok też miałem ciężki, bo, bo zaliczyłem dwa wypadki na rowerze, bo mnie samochód potrącił. Jeden wypadek na nartorolkach, więc generalnie stwierdziłem, mhm. że muszę się, muszę się skupić na tym, żeby, żeby doprowadzić ten organizm do jakiejś formy. No i faktycznie zacząłem po prostu sobie to podliczać, tak jak teraz powiedziałem, i, i to w zupełności zaskutkowało. Natomiast trzeba powiedzieć, że ja nie jestem reprezentatywnym przypadkiem, bo moja wiedza w zakresie mhm. tego, jak komponować posiłki, jednak jest większa niż przeciętnej osoby. I ja, nawet jedząc intuicyjnie, mam tą dietę zbilansowaną w odpowiednią ilość białka, tłuszczy węglowodanów. W każdym posiłku jest odpowiednia ilość białka. Ja na to zwracam uwagę, nawet jakbym mhm. nie chciał, to sumienie nie pozwala mi skomponować inaczej tych posiłków. Czyli ta sam, dieta sam sobie jest zbilansowana. nie zbilansowana. Tak, tak, dokładnie. Więc to jest zbilansowane, trzeba było tylko dopasować ilość kalorii do tego, żeby osiągnąć zamierzony Aha. efekt. To powiedzmy, jak wygląda taka twoja przykładowa dieta, dajmy na to, jest dzień treningowy, jedziesz na trenerze, jakieś ćwiczenia powiedzmy podprogowe, 3 razy 10, półtorej godziny łącznie. Chcesz no wyrabić? i co jesz? No to nawet godzinkę powiedzmy. W każdym razie spalasz, powiedzmy na tym treningu 700 kalorii czy 600. No i teraz jak dzielisz te posiłki, co mniej więcej jesz w każdym posiłku, tak żebyśmy dali naszym słuchaczom też taki obraz, jak taka dieta może wyglądać. Wiesz, co u mnie zawsze dieta ma 4 posiłki w dzień wolny, plus ten piąty posiłek pojawia się w momencie, kiedy mam trening. Chyba, że to są dni, kiedy wyjeżdżam na zewnątrz, nawet teraz na zimą, zimą na MTB i tam się pojawia jakieś 2,5 godziny. No i ten wydatek mhm. to już jest wtedy gdzieś tam w granicach 1,5 tysiąca kalorii, no to, to dochodzą jeszcze jakieś przekąski dodatkowe. Natomiast u mnie standardowo zawsze to jest owsianka i tego nie zmieniam od lat mhm. nie wiem już ilu nawet. Myślę, że przez 330 dni w roku jem owsiankę na śniadanie. one się owsianka. zmieniają. Tak. Okay. Codziennie, niezależnie od tego, co się dzieje, to jest 99% to jest to wsianka. Wynika to z tego, że ja po prostu ją lubię. Ona jest szybka do zrobienia i wiem, że daje mi uczucie sytości, ale nie każdy takie odczucia ma. Więc to jest pierwszy posiłek. Drugi posiłek mm -hmm. to jest najczęściej w pracy jakaś sałatka, mix sałat, warzywa, mozzarella, do tego jakieś, jakieś pieczywo. Potem mamy obiad. Albo mięsny, albo bezmięsny, zwykle jest tam w granicach 120 gramów e, albo kaszy, albo ryżu, albo makaronu, ewentualnie odpowiednio. Już po ugotowaniu? … takim samym źródłem… Nie, przed. 120 co, gram gotowaniu? kaszy? To była porcja dla dziecka, no pewnie. No właśnie to, wież, tak ja myślę, na ale 120 gram 100. kaszy, no to też jest… 120 gram kaszy, to już mamy 400 kalorii, no nie? No tak, ale wiesz, to tysiąca kalorii, dzieląc na 4 posiłki, to jest całkiem sporo. Tym bardziej, że no nie każdy posiłek no, jest taki duży. No, jeśli są takie duże. Tak. Mhm. Więc u mnie też płatków owsianych na śniadanie masz 150 gramów. 150 gram. no to też dużo. I co dorzucasz jeszcze do tych płatków? No, jakieś tam parę orzechów, owoce jakieś mhm. sezonowe, typu maliny. Teraz najczęściej to jest mrożone, mhm. więc albo jakieś owoce leśne, albo coś w tym stylu i do tego jest albo jakiś skyr, albo, albo odżywka białkowa, jak nie mam czasu czasami, to, to też się zdarza. Mhm, okay. Dobra, czyli mhm. mamy to, mamy, mamy drugie śniadanie, obiad, to lepsze. Tak, kasza, do tego drugiego powiedzmy? śniadania zawsze jest jeszcze jakiś owoc, nie? w postaci tam jabłko, gruszka okay. albo, albo coś w tym stylu. Potem mamy obiad, czyli tak jak powiedziałem, te 100-120 gramów kaszy, ryżu, makaronu albo proporcjonalnie odpowiednia ilość ziemniaków. Jeżeli jest mięso, to jest to w granicach 120- 150 gramów. Od jakiegoś czasu, kiedyś kiedyś byłem bardzo wielkim mięsożercą i 200 gramów mięsa to było minimum. Od myślę, że dwóch lat tego mięsa jest coraz mniej. Były epizody, gdzie tego mięsa nie było w ogóle. Natomiast nie było to dlatego, że jestem jakimś wyznawcą, że, że nie wiem, że nie jem mięsa, bo próbuję ratować świat, tylko mamy problem, żeby dostać odpowiedniej jakości mięso w popularnych dyskontach, więc staram się je po prostu ograniczać. Ale zawsze jest tam jakiś źródło białka w postaci albo jakiegoś sera, albo są to jakieś strączki, albo zamiast tego ryżu jest komosa ryżowa, która jest dobrym źródłem białka roślinnego. Więc staram się, żeby, żeby ten posiłek był zbilansowany. Zawsze do tego jest duża ilość warzyw, żeby zrobić sobie objętość tego posiłku, i jakaś oliwa z oliwek na koniec, już do polania tego obiadu. Mm -hmm. No i potem jeszcze mamy w dzień wolny, to będzie tylko kolacja. Jeszcze, mamy tak? jeszcze kolację. Tak. I kolacja to jest albo jakaś sałatka, albo jakiś omlet, albo jajecznica, albo szakszuka, albo, albo coś, coś z tego, albo kanapki też mi się zdarzają, też nie, nie mam z tym żadnego problemu. Mm -hmm. A w jeśli dzień, mamy treningowy dzień... Dochodzi, mm -hmm. dzień treningowy tak. dochodzi zwykle jakiś koktajl, czyli mm -hmm. to jest najczęściej jakieś 250-350 ml mleka, banan i to jest standardowa baza. Do tego dochodzi płaska łyżka odżywki białkowej, żeby zbilansować ten posiłek tak, żeby było 20 g białka. I owoce mhm. różnego rodzaju do zmiany smaku, jakiś kakao, cynamon, to już w zależności od tego, na co mam ochotę, na akurat ochotę. Zdarzają się mhm. jakieś tam płatki czy orzechy, jeżeli faktycznie ten trening był cięższy i trzeba podbić trochę wartość energetyczną tego, tego koktajlu. Okej, okay. a jaką wartość zalecasz jeszcze, że Grześku, przed Tobą jeszcze coś zapytam Mateusza, ile gram na kilogram masy ciała mniej więcej zalecasz takiemu trenującemu kolarzowi, powiedzmy w tym okresie? Węglowodany, białka, tłuszczu, A Zakładamy redukcję? zakładając redukcję tak. Okay. To jak zakładamy redukcję, to myślę, że jak to jest mężczyzna i jeszcze najczęściej jest to mężczyzna, który lubi jeść, bo tacy zwykle mają Tak, no powiedzmy mężczyzna. Tak, właśnie 80 parę kilo i chce zrzucić poniżej tych 8 dyszek, żeby mu się lepiej podjeżdżało z kumplami pod górę i żeby czasami mógł piara sobie po jak powiedz, że to chodzi o, o ciebie wszystkim, a nie tam tak po A ja już mam trochę poniżej 80, 80 tak że sobie. 80 parę wypraszam. kilo. <laughs> 79,95. <zagajasz>. <laughs> Ja, ja to z Mateuszem mam indywidualną dietę, także tutaj nie ma problemu. Myślę, że, że białko na poziomie 1,6 do 2 gramów na kilogram masy ciała. Oczywiście mówimy o osobie, która jest zdrowa, bo jak ktoś będzie miał jakieś schorzenia, problemy z nerkami, to, to już są indywidualne zalecenia. Natomiast zawsze na dietach redukcyjnych zaleca się, żeby ta ilość białka była nieco wyższa. Chociażby po to, żeby, żeby ochronić tą, tą masę mięśniową. W dni wolne zapotrzebowanie na węglowodany to jest 2-3 gramy. Na kilogram masy ciała. W dni, tak jak powiedziałeś, do półtorej godziny treningu mówimy między 3 a 5 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała. Reszta to powinien być powinien być tłuszcz. Mm -hmm. Ok. Okej, okay, więc Mateusz, ja nie ukrywam, że ta dieta brzmi jak nie dieta, tylko jak świadome komponowanie poszczególnych posiłków i rzeczy, które wrzucamy gdzieś tam na talerz. I ten temat chciałbym poruszyć, ponieważ wielu takim amatorom, którzy szukają gdzieś tam wiedzy w internecie, słowo dieta kojarzy się z oczyszczaczem poprzez soki. Dieta keto, picie tylko wody, trzy dni sok, jakiś tam z czegoś, więc no zabieramy się Wydaje mi się trochę nie od tej strony, którą powinniśmy, i dlatego chciałbym Cię podpytać. Co Ty sądzisz na temat skuteczności tego typu diet, na których powiedzmy mamy być przez tydzień czy dwa? Czy to jest skuteczne na samym początku, czy raczej? Od samego początku powinniśmy iść w stronę zmiany nawyków i zdecydowanie kierować się ku temu, żebyśmy byli w stanie w ten sposób jeść zdrowo i smacznie, nie wiem, lata, nawet życie. Czy, czy takie diety z twojego doświadczenia mają jakikolwiek sens? Całkowicie nie. Nie ma takiej możliwości. To wiesz, to tak jakbyśmy zapytali, czy możemy zrobić tak, że dojdziemy do FTP na poziomie 350 W i przestaniemy trenować, i dalej to FTP będzie na 350. No, no To skąd nie będzie? Nie? Popularność tego typu diet, powiedz. No, no bo wiesz, ja wychodzę z założenia, że mam, mam kilka takich metod, które od razu odsiewają e, diety, te, które mogą być skuteczne od tych, które są nieskuteczne kompletnie. I pierwsza zasada, że jeżeli Nazwa diety ma nazwisko twórcy w nazwie, to od razu możemy ją wywalić, bo to. Czy dieta koguta by nie to... zadziałała. Dieta. To jest... ko... <laughs> zwłaszcza na, na. Ale jestem vege. ciekawy, na czym by polegała, wiesz? <laughs> to byłaby no, dieta. To temat na inny podcast. <laughs> dieta koguta byłaby wega typowa. <laughs> no same ziarna, no nie. <laughs> wiesz co, to jest taka pierwsza rzecz, nie? Najczęściej takie diety są po to, żeby nakręcić o tym film, albo, albo napisać książkę, sprzedać mnóstwo książek, jedną, drugą, trzecią edycję, wkręcić ludzi na to, żeby kupili jeszcze najlepiej jakieś gotowe soki, jak to jest dieta sokowa, a to, że nie będą mieli efektu, albo będą mieli efekt na chwilę, a potem wszystko wróci do normy, czy do tego stanu sprzed tego, tej, tej diety, to już nikogo nie interesuje. Więc ja myślę, że myśmy nie, nie powinniśmy postrzegać diety jako czegoś terminowego. To nie jest coś, co się będzie działo od tego momentu do momentu, kiedy osiągniemy efekt i potem wracamy do tego, co było wcześniej, bo to się będzie wiązało z tym efektem jojo, o którym wszyscy mówią. My poprzez dietę rozumiemy wypracowanie takich nawyków żywieniowych, które pozwolą nam osiągnąć cel, a potem go utrzymać długoterminowo. I dieta wszystkim kojarzy się negatywnie, bo tak jak powiedziałeś, kojarzy nam się z jakimiś wyrzeczeniami, z tym, że będziemy chodzić głodni, że będziemy chodzić. Ospali, bez energii, że, że będziemy rozdrażnieni. Większość osób, które podejmuje z nami współpracę, zwłaszcza z tej grupy sportowców wytrzymałościowych, pierwsze co mówi to, że oni w ogóle nie czują się jak na diecie, a wręcz pierwsze informacje, jakie spływają po, po rozpoczęciu współpracy, to jest, że tego jedzenia jest na tyle dużo, że oni nie są w stanie tego przejeść. Tak, I tak, jak ja też. mają mieć na tym efekt, nie? Tak. Ja też mam A taki okazuje się, impact. że ten efekt jest, i ten efekt przerasta tak naprawdę często, często oczekiwania tej osoby. Pomimo tego, że ta osoba jest zdecydowanie więcej niż jadła do tej pory. Tylko powie, powiedz też, że ten efekt przychodzi po czasie. No nie? Jak się organizm przyzwyczai i ten metabolizm naprawdę ruszy. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Tak. no Pierwsze, pierwsze tak naprawdę dwa tygodnie to jest taka trochę niewiadoma, bo, bo nigdy nie wiemy, w jakiej formie jest ten organizm. Są osoby, które przez pierwsze dwa tygodnie. Mają, nie mają w ogóle efektu, albo mają nawet plus, plus 200, 300, czasami 500 gramów, a to wynika z tego, że to są osoby, które były bardzo wygłodzone, które nie miały w ogóle glikogenu mięśniowego, które miały, miały niski poziom nawodnienia organizmu, które nie miały treści jelitowej, no bo skąd ona miała być, skoro one nic nie jadły, więc jeżeli my im teraz wprowadzamy dużą ilość jedzenia, dużą ilość płynów, to się okazuje, że tam jest te 300-500 gramów więcej, ale to jest związane z większą ilością glikogenu mięśniowego, z tym, że każdy gram Każda cząsteczka glikogenu mięśniowego wiąże 3-4 cząsteczki wody, więc to nam też podnosi masę ciała takiej osoby, zwiększa nam się ilość treści jelitowej, no bo te procesy trawienia cały czas zachodzą, więc ten pierwszy efekt jest taki, albo, albo wychodzimy na zero, albo nieznaczny przyrost, ale jeżeli trafi nam się osoba, która była dobrze odżywiana, tylko trzeba było jej to dobrze poukładać, to, to czasami są jest kilogram po pierwszym tygodniu, czasami półtorej, no, bo jak wprowadzimy regularne posiłki, to też ten metabolizm zaczyna inaczej funkcjonować i, i zaczyna się wszystko dziać regularnie. Najczęściej osoby jedzą od przypadku i jedzą to, co akurat jest pod ręką, więc tam tej regularności nie ma żadnej. U nas jednak staramy się na tym, żeby każdy posiłek w obrębie danego posiłku miał codziennie podobną ilość białka, tłuszczów, węglowodanów, żeby ta objętość posiłku była podobna, czyli żeby ten organizm wpadł w pewną rutynę. No i po pewnym czasie ta rutyna skutkuje tym, że te efekty są bardzo bardzo korzystne. I też powiedz podobne pory tych posiłków, prawda? No bo czy raz zjemy kolację o 18 i potem już nie jedz, zaraz o 22, no to też ma wpływ, prawda? Tak, zgadza się. Tutaj zawsze problemem jest to, jak ktoś zaczyna późno trening. Mhm. I taka najgorsza godzina dla mnie na rozpoczęcie treningu to jest 20 20:30. A w tym okresie zimowym bardzo często się tak zdarza, bo ten trenażer idealnie wtedy wpada. A wtedy. właśnie. Więc to jest teraz takie pytanie, co my mamy zjeść przed, co mamy zjeść po, bo to nie jest ani pora na kolację, ani to nie jest tak naprawdę pora potem, już po tym treningu, na jakąś większą kolację. Bo, bo teraz 22, no trochę późno, jak ktoś idzie spać, 23, 23.30. Więc ja zwykle wychodzę z takiego założenia, że wiemy, że mamy koktajl po treningu jako posiłek potreningowy, wiemy, że normalnie jest kolacja, no i teraz musimy zdecydować, co jemy przed treningiem, a co jemy po treningu. I to już jest kwestia bardzo indywidualna, uzależniona od tego, której ktoś kończy trening i ile czasu mija od zakończenia treningu, czyli od momentu, kiedy on spożyje kolację, do momentu pójścia spać. Zdarza się, że ktoś ten koktajl potreningowy wypija przed treningiem. I to nie jest błąd, bo taki posiłek w formie płynnej jest łatwo strawny, w związku z czym nie ma potem problemu, zwłaszcza na tych intensywnych interwałach w trakcie jazdy na trenerze, że ktoś ma problemy żołądkowo-jelitowe w trakcie. Aczkolwiek sezon zimowy moim zdaniem jest świetnym momentem na zrobienie treningu jelita, który pozwoli nam spożywać większej ilości węglowodanów w trakcie sezonu już potem podczas tych najtrudniejszych jednostek treningowych czy startów. Ale możemy wypić albo koktajl na powiedzmy półtorej godziny przed treningiem. Albo możemy zjeść kolację o godzinie 18, 18.30, o 20.30 wejść na trenażer, zrobić trening i po tym treningu wypić już tylko koktajl i pójść spać. Bo też ten posiłek będzie wtedy łatwo strawny. Czyli Mateusz, nie jest tak do końca, że licząc kalorie, <laughs> przykładowo mam 1500 do zjedzenia, bo jestem mega szczupły i mało waże, więc ale chciałbym jeszcze tam zrzucić. Grzesiek, grzesiek 49 kilo. <laughs> nie, aż tak tyle nie, ale w sezonie 54-55. To jest taka Naprawdę? moja waga. Tak, teraz tak 57. To jak pros. No, tak, tylko noga nie jak pros niestety. <noise> Ale też nad tym pracujemy. Ale pracujemy nad tym. I Mateusz do czego zmierzam? Do tego, że ja kiedyś usłyszałem gdzieś od trenera na siłowni, że tak naprawdę jeżeli będę sobie liczył ustalone kalorie dzienne to nie ma znaczenia czy zjem o godzinie 22 czy o 19, ponieważ bilans będzie się zgadzał versus na przykład trening, mój tryb życia, ilość którą muszę zjeść. Czy ty się z tym zgodzisz, czy raczej jednak ta godzina ma znaczenie? W dużym uproszczeniu nie ma to znaczenia, o ile jesz regularnie posiłki w ciągu całego dnia. Czyli to, że ty tam ten posiłek ostatni przesuniesz dwie godziny w jedną lub dwie godziny w drugą, nie ma znaczenia. Ale gdyby zdarzyło się tak, że te 1500 kalorii, które masz zjeść, nie jesz nic przez cały dzień i spożywasz je na godzinę przed pójściem spać, no to organizm nie potrzebuje takiego, takiej dużej dawki kalorii w tym momencie. On nie zużyje tego na bieżące potrzeby, w związku z czym będzie to magazynował. Tak? To, co się będzie dało, zmagazynuje w formie glikogonu mięśniowego i wątrobowego, ale jeżeli tam już nie będzie miejsca i bieżące potrzeby organizmu nie będą wymagały dodatkowej puli energii, to cała reszta będzie zmagazynowana w formie tkanki tłuszczowej. Okej, okay, czyli tak naprawdę kluczem jest tego, żebyśmy się trzymali określonych pór i posiłków, które mamy zjeść, a niekoniecznie powiedzmy stricte jakichś tam godzin. Tak, to jest zawsze ruchomy przedział. Nie, ja zawsze mówię osobom, z którymi współpracuję, że przesunięcie o godzinę półtorej w jedną lub w drugą stronę nie powoduje żadnego żadnego problemu. Nawet jak to będą większe przerwy, bo, bo akurat mamy taki dzień, że mamy spotkanie biznesowe i nie, no nie powiemy w trakcie spotkania, przepraszam, ale ja mam teraz do zjedzenia. Jak starysz z kurczakiem i z brokułem, musimy zrobić 10 minut przerwy. Wydaje mi się, że dla amatora no, mamy być ludźmi, tak? To nie ma być tak, że teraz trening i dieta mają być tym wszystkim, tym najważniejszym elementem w naszym życiu. To jest dodatek, a jak to powoduje kolejny stres dla nas, czyli ta jednostka treningowa to jest coś, do czego my się musimy zmuszać. Jeżeli ta dieta to jest coś, co nam nie smakuje i robimy to tylko i wyłącznie dlatego, żeby osiągnąć efekt to prędzej czy później poddamy się i nie będziemy tego robić. Więc to musi być dopasowane do naszego stylu życia. No właśnie, to jest też kolejny punkt, który sobie wypisałem. Czy dieta i trening ma być tylko w kontekście efektu, czyli właśnie celu, jaki chcemy osiągnąć? Czy ma to być dla nas, chciałem powiedzieć, dobra zmiana, ale nie wiem, czy, 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 czy to dobre stwierdzenie, więc czy to ma być zmiana stylu życia po prostu? Czy to mamy czy mamy pójść w stronę tego, żeby nam się przyjemniej żyło, żebyśmy byli bardziej zdrowi, żebyśmy byli lepiej wytrenowani. Wydaje mi się, że w ogóle słowo dieta, nie wiem czy się zgodzicie ze mną, dieta i trening to jest coś takiego, co kojarzy się bardzo źle, zwłaszcza osobom, które patrzą na tych wszystkich ludzi, którzy są mają po prostu wiecie mega fit ciało, a ja nie mam i patrzę na coś sobie myślę: oni to robią dietę, oni to robią trening. Wiecie, crossfit, wszystko tak jak się można gdzieś tam w necie pośmiać. I to się kojarzy tak bardzo negatywnie, i wiele osób zniechęca właśnie tego typu. Stwierdzenie, dlatego wydaje mi się, że jakby spiąć to wszystko klamą o czym mówił Arek i, i Mateusz, to wydaje mi się, że tutaj Państwu możemy przekazać taką, taką jakby radę, że, że powinniśmy iść raczej w stronę tego, żeby się dobrze bawić, żeby się dobrze ze sobą czuć, żeby jeść zdrowo i żeby po prostu spędzać ten czas w ciągu dnia na najbardziej efektywnym, ale też przyjemnym stylem życia, prawda? Nie wiem, czy się. Zgodzicie ze mną, że to nie ma. Tak, ja, ja myślę, ja, ja myślę że, że jak najbardziej masz rację. Większość zawodników, których ja trenuję, to właśnie traktuje kolarstwo jak taki, jako taki sport na całe życie. No i mają różne fazy w tym kolarstwie. Albo tego tak zwanego kolarstwa romantycznego, gdzie właśnie tych treningów takiego ustrukturyzowanych ćwiczeń, wyścigów jest mało, tylko po prostu gdzieś sobie robią wycieczki po różnych częściach świata czy Polski i jest to super. A inni mają też takie okresy, gdzie są nastawieni na rywalizację. I mimo, że na co dzień ten trening też im sprawia przyjemność i satysfakcję, nawet jeśli jest on bardzo ciężki i podczas niego cierpią, oddychają rękawami i zagryzają kierownicę, to, to dla nich to jest przyjemne. Dla tych osób wcale nie traktują tego jako, jako kolejne zadanie do odhaczenia w ciągu dnia, tylko po prostu zrobienie coś, czego lubią. No i, i dzięki temu są też efektywniejsi potem podczas rywalizacji, czy to z samymi sobą, podczas pobijania jakichś na przykład czasów, segmentów, czy podczas rywalizacji na wyścigu, czy MTB, czy jazdy na czas, czy wyścigu szosowego. Czy podczas jazdy w grupie, gdzie po prostu lepiej się czują w gronie znajomych, bo na przykład nie odpadają na pierwszej górce i znajomi nie kończą piwa, zanim oni skończą podjazd, no nie? Tylko możemy razem dojechać w jakimś rozsądnym czasie, więc te motywacje są różne, ale myślę, że długofalowo tak samo w przypadku diety, jak i treningu ta przyjemność, radość, satysfakcja z tego czerpana jest najważniejsza, bo jeśli się zmuszamy, tak jak Grzegorz, mówisz, to i Mateusz, to po pewnym czasie. Się nam po prostu tego odechce, bo silna wola też nie jest nieskończona, więc robimy, robimy to, co, to, co lubimy. Tylko różne są okresy, w jaki sposób do tego podchodzimy, moim zdaniem. No. Ja się mogę tylko zgodzić. Ja, ja jestem typem kolarza romantycznego, który nie trenuje, tylko lubi jeździć na rowerze. Dla mnie już jak mam ustrukturyzowany trening. W okresie zimowym jest OK, bo na trenerze zawsze jest łatwiej wysiedzieć te półtorej godziny, jak są jakieś zadania rozpisane, niż jak mamy po prostu kręcić półtorej godziny bez większego celu, ale jak już się zaczyna jazda na zewnątrz, to ja już bardzo chętnie wtedy nie patrzę w ogóle do trening Pixa, tylko jak mam ochotę, to, to idę na trening i realizuję, to, czy, czy na jazdę na rowerze, i realizuję wtedy to, na co mam akurat ochotę. No tak, tak. I to też jest ok. Przy czym, na, na przykład, jeśli byś miał, nie wiem, taki let up Tour de France do przejechania w lipcu, no to być może byś chciał jakiś plan sobie zastosować, no nie? Gdybym gdyby miał takie cele, to tak, natomiast ja nie startuję no. w ogóle w zawodach. Ja w swoim życiu się no, już nastartowałem, no, no, no to jest teraz, wiesz. Ja jestem tym przykładem, który lubi sobie pojechać, nie wiem, na Majorkę i przejeździć całą Majorkę i pozaliczać po, po te podjazdy, na których inni trenują, w, tak jak mamy teraz w tym mhm. okresie na przykład. Mhm. A powiedz właśnie, o, tak, tak w nawiązaniu jeszcze, czy odnośnie tej redukcji tkanki tłuszczowej, robimy takie długie treningi, czy jedziemy na zgrupowanie, czy ktoś sobie robi taki kamp w domu, powiedzmy, no i dokłada objętości w takich strefach tlenowych, bo w teorii to spali mu nie wiadomo, jakie ilości tkanki tłuszczowej. No i czy to jest prawda, że, po, że jeździmy powiedzmy 3-4 godziny. Mamy jakąś tam swoją dietę, mniej, lepszą lub gorszą, no ale że dzięki temu zrzucimy ten tłuszcz. Czy to faktycznie tak działa? Czy ktoś, kto jeździ 15 godzin, to zrzuci więcej niż ten, kto jeździ 5? To zależy, ile będzie jadł, bo to wszystko mhm. rozchodzi się o bilans energetyczny. Wiesz, co powiedzieli, że są osoby, które potrafią jeździć 10 godzin i wcale nie gubią tkanki tłuszczowej. Ja znam Znale. takich, którzy jeżdżą, nie jeździli nic, zaczęli jeździć 10 godzin tyją. Bo mhm. dużo amatorów ma problem z tym, że przeszacowuje wydatek energetyczny, który mieli podczas jazdy na, na rowerze, przeje, Przejechałem godzinę na trenerze, to też jest taki, nie wiem, czy mit, czy powiedzmy taki sposób odbierania tego, że przejechałem te, na trenerze tą godzinę, 700 kalorii, lało się ze mnie nie wiadomo jak, no to teraz mogę zjeść pośpić i, i popić skrzynką piwa, no nie? To, 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 to tak nie do końca Wiesz, no to, to wystarczy, że popatrzysz sobie na... na... Nie wiem, jedziesz na coffee ride na dwie godziny w bardzo niskiej intensywności, zamawiasz sobie jakąś wózetkę, do tego lodu mhm. jeszcze po drodze gdzieś zjesz i się okazuje, że ty z takiego treningu wracasz z dodatnim bilansem energetycznym, bo więcej zjadłeś tak. niż spaliłeś. Tu jeszcze tak, masz jakiś tak. izotonik, baton, bo trzeba coś zjeść w trakcie jazdy i się okazuje, że jesteś plus 300 po takim treningu. Ja, ja mam też takie doświadczenia treningowe, że jeśli ktoś jest zaawansowanym zawodnikiem, jeździ takie jazdy tlenowe, to on ma bardzo dużą ekonomikę wysiłku, bardzo rozbudowaną i ten jego organizm zużywa stosunkowo mniej kilokalorii niż amatora, który dopiero zaczyna, bo ten mięśnie, układ ruchowy, ruch pedał, cykl pedałowania jest tak już do, dostosowany, że po prostu ta ekonomia wysiłku nie powoduje takich dużych strat energetycznych. I ten metabolizm też nie jest w taki sposób. Tak. Panowie, a ja z doświadczenia Wam powiem, że i chciałbym, żebyście się odnieśli też jako, jako osoby, które się znają i na żywieniu, i na treningu. Powiem Wam tak, że czym bardziej intensywnie zacząłem jeździć, tym de facto mniej potrzebuję właśnie, żeby, żeby gdzieś tam wrzucać w trakcie, ale z czym to się wiąże? Czasem to się wiąże z tym, że jeżeli na przykład pojadę sobie na trening półtora, Godzinki, to zdarzało mi się na przykład nie jeść wtedy nic, i wydawało mi się, wow, fajnie, no to to pojechałem sobie, teraz zrzucę i będę miał jakiś tam ujemny, właśnie bilans. A okazuje się, że organizm później wpadam w taką pułapkę, często przyjeżdżam sobie, biorę sobie prysznic, rolowanie. I nagle I się okazuje, się do że po prostu jest takie ssanie, że jak normalnie tak. bym zjadł na przykład jakąś porcję, tak przez cały dzień po takim porannym, mocnym treningu, przy którym na przykład nie zjadłem nic, nie jestem w stanie dojeść. Jestem cały dzień głodny potem. Po prostu jem wszystko. Z czego to wynika, powiedzcie? Wiesz co, to musielibyśmy przeanalizować, czy już nie zaciągnąłeś jakiegoś większego długu w dniach poprzedzających tą jednostkę treningową. A z drugiej strony, to, to co wiemy, to co jest najbardziej skuteczne, żeby nie podjadać i żeby trzymać ten apetyt mniej więcej, czy to uczucie sytości na stałym poziomie, to jest to odpowiednie ułożenie godzin posiłków względem godzin treningów. I to jest coś, z czym amatorzy mają bardzo często problem, bo gdybyśmy wiesz, mieli teraz powiedzieć, co jest prostsze, trzymanie diety, czy zrealizowanie jednostek treningowych. To jednostka treningowa jest dużo prostsza do zrealizowania niż utrzymanie planu żywieniowego. No zgadza się. Tak, bo jest jednostkę to tam... treningową masz raz i... w ciągu dnia, a tutaj musisz się kontrolować cały dzień. Przecież. Dokładnie tak. I, I wiesz, i u Amatora wygląda często to tak. Dobra, zrobiłem pracę to teraz szybko na rower. I, i na tym rowerze dopiero się zaczyna kurczę. Przecież ja nic nie jadłem od 14 jest 18. .00. No dobra, ale to już dojadę do domu, wracam do domu i mam wiesz, nie zjadłem tak naprawdę dwóch posiłków stałych, które powinny być w międzyczasie. Plus jeszcze zrobiłem jednostkę treningową no i się okazuje że teraz jakbyśmy liczyli kalorie to ta osoba w takim dniu ma zapotrzebowanie. Strzelam na poziomie 3,500 kalorii a do tej pory zjadła półtorej. No I zostały 2000 mhm. tysiące kalorii. I teraz pytanie jeszcze czy nie jest tak ale to jest to jest pokazanie skąd może się brać to uczucie to uczucie głodu tak naprawdę. I w Twoim przypadku, jeżeli to jest rano, to może być dokładnie tak samo, tylko nie wiem, o której robisz ten trening najczęściej. No, załóżmy, że jest weekend i wyjeżdżam o godzinie 10. Okej, okay. a śniadanie jadłeś o? O godzinie 8. Okej, okay. czyli tak naprawdę robisz trening w porze, kiedy gdzieś tam powinno być drugie śniadanie. Tak, i wracam, powiedzmy, w weekend o godzinie o 10.00, wyjeżdżam, wracam o 13 i jem obiad. Czyli wypadł Ci jeden posiłek? Teoretycznie tak, czasem się tak zdarza. Klub... Plus powinien jeszcze dojść posiłek potreningowy. To już masz odpowiedź, nie? Te okay. dwa posiłki teraz trzeba wkomponować w tą pozostałą część dnia. Mm -hmm. To wcale a nie jest tak, posiłek, to jest koktajl. A możemy też dorzucić po prostu więcej jedzenia na rowerze? Wówczas, jeśli spędzamy <coughs> dużo czasu, czy powiedzmy, jesteśmy te 4 godziny na rowerze między 10 a 14, no to czy wrzucać? na siłę jakby te posiłki po rowerze, czy po prostu spróbować zjeść więcej na rowerze, czy batonów, czy żeli, czy jakiś przekąsek? Jeżeli czy, mogę, I Jeżeli mogę dopytać jeszcze nie? jedną rzecz, czy te posiłki, które jemy w trakcie treningu, uzupełniając na przykład węgle, wliczają się do ogólnego bilansu, czy jakby jemy zawsze to samo, przykładowo śniadanie, obiad, kolacja i hmm. mamy tam jakiś bilans, ale jedziemy na długi trening 5 godzin, nas nie ma powiedzmy 6 nawet, czy to wliczamy do to, co musimy zjeść, czy to, co jemy na treningu, zupełnie nie wchodzi, jakby w rachubę dnia takiego. Wypalo Wypalowuje, nie, nie ma. Nie, no oczywiście, <laughs> że liczymy. To jest, wiesz, no, Patrzysz potem na, na tego Garmina, czy, czy z czegokolwiek tam korzystasz, patrzysz na ten wydatek energetyczny, niech tam będzie 2,5 tysiąca po takich 5 godzinach na rowerze, mhm. ale wiesz, że jadłeś podczas tego treningu, tak? Powiedzmy, że jadłeś. 60 gramów węglowodanów na, na godzinę, czyli taka powiedzmy umiarkowana ilość przy tak, długim, przy tak długim treningu. Więc można powiedzieć, że na godzinę jadłeś w granicach 300 kalorii. Zrobiłeś 5 godzin treningu, to masz 1500 kalorii, 2500 to był wydatek na treningu, więc został ci tylko 1000 do uzupełnienia z tej jednostki treningowej. Bo te 1500 już uzupełniałeś w trakcie wykonywania tego treningu. Wszystko, co wkładamy do ust się liczy. To jest tak, jak niektórzy okay. mówią, dobra, ale to warzyw możesz nie liczyć. No okej, okay, ale jak zjesz dużo warzyw w ciągu dnia, to nawet nie jakoś bardzo dużo, ale taka normalna ilość to masz w granicach 200-300 kalorii. No to pytanie, liczysz tego kitketa w ciągu dnia, czy go nie liczysz? Spotkałem się też z tak, tym, tak, że niektórzy nie liczą, jeszcze, nie? nie liczą. Że niektórzy nie liczą oliwy, bo przecież oliwa do warzyw, to tam przelatuje. No. Więc, I to są potem te, te, te małe rzeczy, które powodują, że nie ma efektów w postaci redukcji tkanki tłuszczowej. Bo to jest często ta różnica, która cię trzyma na neutralnym bilansie energetycznym albo mm -hmm. na ujemnym. Okej. Okay. Powiedz, powiedz jeszcze, Mateusz, zanim jeszcze yy, grzeję ci przerwę, yy, odnośnie tego treningu na niskiej dostępności glikogenu i treningu nadczołu. Czy to działa? Dla kogo może działać pod kątem redukcji tłuszczu? Ja o tym nie wspominałem, bo, bo teoretycznie to jest dla zawodowych kolarzy albo na kolarzy, dla kolarzy o bardzo dużym stażu i, i tych, którzy są już mm -hmm. uporni na, na te podstawowe metody treningowe. I nie chciałbym, żeby ktoś próbował tego na samym początku. Przygody z kolarstwem może sobie tak, zrobić. Tak, ba bardziej o... mi chodzi o to, żeby, żeby wszędzie, przestrzec, nie? bo jest dużo informacji w internecie błędnych i ktoś może zacząć na przykład od tego. A, a co właśnie ty myślisz na ten temat? No to trening z niską dostępnością glikogenu mięśniowego, tylko zaznaczam, że to jest z niską, a nie bez glikogenu mięśniowego, bo też, też tak niektórzy myślą. Trening z niską dostępnością glikogenu mięśniowego oznacza, że ten poziom glikogenu mięśniowego w momencie rozpoczęcia treningu to jest około 30% wartości, którą normalnie mamy. Więc wcześniej najczęściej mamy jakąś jednostkę treningową, która uszczupla nam te zasoby glikogenu mięśniowego, czyli tego cukru w mięśniach. To może być jakaś jednostka interwałowa, która nam zmniejszy poziom cukru w mięśniach, albo jakaś dłuższa jednostka treningowa. Potem po, po zakończeniu takiej jednostki treningowej nie uzupełniamy węglowodanów przed kolejnym treningiem i wykonujemy ten trening bez uzupełniania węglowodanów w trakcie. I tych strategii jest mnóstwo. To może być albo strzelam tak, jak mamy teraz okres, okres zimowy, jedziesz wyścig jakiś na Swiftie wieczorem. Rano robisz rozjazd w tlenie, ale powiedzmy na, na górnej, w górnym Z2 czczo, tak? Tak, ale nawet, nawet niekoniecznie czczo, ale bez uzupełniania węglowodanów. Czyli możesz zjeść na śniadanie okay. jecznicę, ale mm -hmm. bez pieczywa. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. Żeby nie czuć tego uczucia, że nie masz nic w żołądku. Albo wypijasz tylko odżywkę białkową z kawą na przykład. Mm -hmm. I robisz ten trening wtedy bez uzupełniania węglowodanów. To jest ta jednostka adaptacyjna. Albo możesz zrobić trening rano i drugi po południu lub wieczorem. To jest inna metoda. I, i po tak? tym wyścigu na Swiftie też nie uzupełniasz węgli. Nie, Wieczorem. właśnie chodzi o to, że między tymi dwoma mm -hmm. jednostkami treningowymi nie uzupełniasz nigdy węglowodanów. Może też mm -hmm. być trening z niską dostępnością glikogenu wątrobowego, czyli popularny trening na czczo. Mm -hmm. I co na ten temat, bo tutaj też dużo ludzi pyta, czy, czy to włączać, czy nie. Jak włączać, czy to u mnie to zadziała, czy może nie zadziała. Znaczy, jeżeli to ma służyć redukcji tkanki tłuszczowej, to dalej będziemy się trzymali tego pytanie, ile zjesz kalorii potem w ciągu dnia. Mhm. Czyli nie jest to je... jakiś cudowny środek na pobudzenie, że tak powiem, zrzucania tkanki tłuszczowej. Nie nie, 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 nie. Chyba, że zrobisz go faktycznie przy, niskich, przy niskiej dostępności glikogenu mięśniowego, no to wtedy nie masz czego czerpać tego, tego glikogenu mięśniowego, tak? Ale mhm. wydaje mi się, że dużo bardziej istotny jest ten bilans energetyczny w ciągu dnia niż, niż to, czy ten trening będzie nasz, czy on będzie o innej porze dnia, ale dokładnie ten sam trening przy tym samym bilansie energetycznym. Okay. To, to jest priorytetowe, czyli ta, ta podaż kalorii versus wydatek energetyczny. To jest dla nas najbardziej istotne. Panowie, będziemy powoli kończyć, ale ja na zakończenie chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie, ponieważ jesteśmy teraz w takim okresie, w którym nie ukrywam troszeczkę zmienia się, zwłaszcza dla osób, które jeżdżą na rowerze zapewne tryb jazdy. Mam na myśli to, że w okresie wakacyjnym, czy też wtedy, kiedy jest po prostu ciepło, jeździmy dużo więcej i dużo więcej spalamy, ale niestety bardzo często na przykład w przypadku moim ja sobie lubię zjeść dość dużo, mimo tego, że jem dużo warzyw, ponieważ nie jem mięsa. To lubię sobie zjeść dużo również w zimie. I nie ukrywam, że mój bilans kaloryczny w zimie niezbyt różni się od tego, który mam w wakacje. No a jednak jeżdżę dużo mniej, stąd też spalam dużo, dużo mniej. No i ta waga waha się powiedzmy między skrajnym okresem, gdzieś tam maj, czerwiec, a teraz powiedzmy grudzień, styczeń plus minus 4 do 5 kilo. Czy to jest ok? I pytam tutaj panowie was obu z perspektywy treningu i z perspektywy diety. Czy to nie jest ok? Czy to jest normalne całkowicie, że takie wahania w ciągu roku się wydarzają? Czy raczej powinniśmy się trzymać tego, żeby w tym okresie zimowym jeść jednak mniej? I nie jest to do końca zdrowe, żeby zbudować tą tkankę na zimę po prostu większą. Bo ja nie ukrywam, że ważąc, tak jak już. Poruszyliśmy to obecnie około 57 kilo. Mam bardzo duży problem z tym, że strasznie marznę w zimie, czy też w ogóle jak jest zimnie, jest mi strasznie zimno zawsze, i osoby jadą na przykład na krótko, a ja jadąc na długo i tak mam lodowate dłonie stopy i wszystko, więc, więc mam taki właśnie problem i, i zastanawiam się, czy to jest tylko u mnie, czy to jest jednak. U wszystkich, że ta waga się w trakcie zmienia? Czy powinniśmy do tego podejść jakoś restrykcyjnie, bardziej po prostu, jak to mówią, mniej żreć w zimie? Ja bym powiedział ze swojego punktu widzenia, odnośnie też treningu, że tutaj zmiany też fizjologiczne, adaptacyjne są istotne pod kątem tego, ile ważymy. I jeśli ważymy mniej więcej w roku plus, minus 5%, to jest ok. Natomiast jeśli jest powyżej, to wszystkie układy ciała hormonalne, krwionośne naczyniowy, mięśniowy, trawienny i tak dalej, muszą się do tego przystosować. I jeśli mamy taki skok, że na przykład ważymy 60 kg, a na zimę przytyjemy 8, ważymy plus 8 kg, potem znowu minus 8 kg, no to organizm z, oprócz tego, że ma zmiany treningowe adaptacyjne do przerobienia, to jeszcze musi jakby wszystkie układy swojego ciała przerabiać na tą niższą lub wyższą wagę. To wpływa to zdecydowanie na mniejsze adaptacje treningowe i powiedzmy wprost mniejszą formę lub zatrzymanie tego przyrostu formy. Więc z tego punktu widzenia treningowego ma to znaczenie. I myślę, że do 5% jest ok, powyżej mogą się pojawić problemy. Czyli u Ciebie by to było powiedzmy, masz 55 kg, 10%, 5,5, ,5, no to 2,5 do 3 kg. Czyli mniej więcej u Ciebie by się to zgadzało. Ale jeśli byś przetył na przykład już 8 kg, no to już byłby to dla ciała. I adaptacji treningowych problem. Mhm. I ja myślę, że moglibyśmy wyróżnić sobie trzy takie masy ciała, które występują wśród zawodników. Pierwsza to jest ta popularna waga startowa, czyli idealny, idealna masa ciała i kompozycja ciała pod kątem wyniku sportowego i to jest coś, co można osiągnąć na, na dwie imprezy w sezonie powiedzmy, które są startami na priorytecie A. Potem mamy tą masę ciała w okresie startowym, czyli nieco wyższą od tej wagi startowej. I to jest masa ciała, przy której jesteśmy w stanie normalnie regenerować się, wykonywać wszystkie jednostki treningowe bez negatywnego wpływu na stan zdrowia zawodnika, bo musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy w stanie trzymać bardzo nisko poziomu tkanki tłuszczowej przez długi okres czasu, bo będzie to miało bardzo negatywny wpływ na kwestie regeneracji i układ hormonalny. Więc to jest ten pułap, który utrzymujemy powiedzmy w tym okresie od maja do września a potem mamy tą wagę off seasonową i to, co robimy w zimie i to faktycznie może być tam te plus 5% od tego, co mamy w okresie startowym, ale nie więcej. Te 5% to mhm. jest taki, te, taka ilość, która powiedzmy, że jest optymalna, tak? I wtedy może to być nieco wyższa ilość tkanki tłuszczowej, zwłaszcza jeżeli to jest działanie intencjonalne, bo, bo chcesz się ogrzać w trakcie sezonu zimowego. Nie ma problemu. Też pamiętajmy, że dorzucamy siłownie w zimie, więc u wielu osób wiąże się to ze wzrostem po prostu masy mięśniowej o 1, 2, 3 kg, w zależności od poziomu wyjściowego. Więc trzeba też monitorować oprócz samej masy ciała. Myślę, tego nie powiedzieliśmy, ale to jest myślę mega ważne. Skład ciała. Czyli procent wody, procent mięśni, procent tłuszczu. No bo co z tego, że spadnie nam masa ciała z. Z tych 80, upełnię przy tym o 3 kilo, jeśli to będą mięśnie, a nie tłuszcz. Zgadzam się. Tylko na własną rękę, w warunkach domowych, będzie nam to ciężkie do monitorowania. No właśnie, I czy tutaj takie popularne wagi łazienkowe, gdzie tam jest bioimpendacja elektryczna, się sprawdzają, czy może byś polecił domie czy skorzystanie jest z jeszcze innych metod, żeby to w miarę dobrze e, określić, jaki powiedzmy mamy ten poziom tłuszczu. Wiesz co, ja, ja pracuję głównie z zawodnikami online i ja nie korzystam z żadnej z tych metod, bo każda z nich ma bardzo duże ograniczenia i samemu zrobić sobie taki pomiar i żeby on był rzetelny jest, jest to trudne. Więc to, z czego ja korzystam, to jest masa ciała. To są mhm. testy, które na przykład Ty planujesz swoim zawodnikom na treningach, czyli FTP, i patrzymy potem, ile zawodnik jest w stanie mhm. wykręcić watów na kilogram masy ciała i to, co widzimy w lustrze, tego nie jesteśmy w stanie oszukać. Mhm. Okay. Tu, tu, tu ciężko, w jasne, no na FTP może wpłynąć zły dzień, tak? ale to wtedy najczęściej się Czyli powstało, po prostu or, organoleptycznie patrzymy, patrzymy, czy spada nam ilość dziurek w tym, w pasku, czy po prostu wizualnie. To, to są wizualnie. Rzeczy, nie oszukasz, nie? Tak, 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 tak. Okej, okay, panowie, kończąc temat i podsumowując dyskusję dzisiaj, chciałem was zapytać o ostatnią rzecz. Czy w momencie, kiedy osiągamy już swój wymarzony cel, czyli zrzucamy x kilo i dochodzimy do x formy, jakoś ten trening i nasza dieta, czy ten sposób jedzenia musi się zmienić? Czy organizm w naturalny sposób powie: OK, doszedłem do określonej wagi, mimo tego, że jem. Tyle, ile jadłem do tej pory, już więcej nie chudnę. Czy to musi być jednak monitorowane i ta zmiana musi być wprowadzona? No to ja mogę powiedzieć, że z mojej perspektywy ta zmiana powinna być, bo skoro utrzymywaliśmy negatywny bilans energetyczny i trzymaliśmy takiego zawodnika na minus 300 kalorii, to w momencie, kiedy osiągniemy cel, to nie ma sensu już go dalej ograniczać o te 300 kalorii, które wpływa negatywnie na proces regeneracji, więc dodajemy te 300 kalorii, zawodnik jest na neutralnym bilansie energetycznym, no i wtedy skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, żeby on się regenerował i żeby ewentualnie, jeżeli współpracuje ze mną, to żeby dopasowywać mu ten plan żywieniowy do planu treningowego, jaki dostaje od trenera. Mhm. No ja tutaj w zasadzie więcej to dodania nie mam. Jedyne może, co na koniec, jako ciekawostka rozluźniająca, bym spytał jeszcze Mateusza o to, co była dyskusja przed nagraniem, czyli jak i czy włączać alkohol dla ludzi 18+, plus, taki proces treningowo-dietetyczny. Czy jest na to miejsce, czy raczej w ogóle wywalić? Jeżeli wpiszemy go w sobie w ten bilans energetyczny, to, to, to jeżeli to są niewielkie ilości, to nie, nie koliduje nam jakoś specjalnie, tak? W badaniach, co prawda, nie sprawdzano jeszcze do tej pory wpływu małego spożycia, mały, spożycia małej ilości alkoholu na kwestie regeneracji, czy to glikogenu mięśniowego, czy na pobudzanie syntezy nowych białek mięśniowych. Takie e, najmniejsze dawki, jakie sprawdzano, to mniej więcej odpowiednik 6 piw, no to 6 piw hmm. wypić po treningu, no to już raczej na co dzień tego nikt nie robi, nie? No, raczej nie. E, więc nie wiemy do końca, jak to będzie wpływało na, na kwestie regeneracji, ale myślę, że jeżeli ktoś nie wiem może niekoniecznie w tym okresie, który jest teraz, ale jak już mamy te ciężkie treningi, zwłaszcza latem, kiedy jest ciepło, ma ochotę napić się zimnego piwa po treningu, no to najlepiej wybrać bezalkoholowe, a jeżeli musi to być normalne, to też uważam, że to jedno piwo nie zmieni nam specjalnie, specjalnie nic w naszej mhm. regeneracji, ale trzeba te 250 karoli do diety wliczyć. Okej. Okay. A co jeszcze z łączeniem alkoholu z posiłkami, bo tutaj też jest taka kwestia, mamy powiedzmy duży posiłek i wrzucamy jeszcze do tego lampkę dwie wina, czy to nam w jakiś sposób ograniczy powiedzmy tę redukcję tkanki tłuszczowej czy niekoniecznie? W jakich porach powiedzmy nie, ten alkohol? Nie, że cały nie. czas ten bilans energetyczny w ciągu całego dnia okay. jest najważniejszy. Czyli trzymamy się tego, że powiedzmy powinien być ten bilans 50% mniejszy niż wydatek, wtedy będzie OK długofalowo. Jeżeli celem jest redukcja, to tak. Mm -hmm. No tak. Panowie, i tym alkoholowym akcentem będziemy <noise> dzisiejszy podcast kończyć. Drodzy Państwo, to był podcast na Szosie TV. A moimi gośćmi dzisiaj był Mateusz Gawełczyk, dietetyk sportu, oraz Arkadiusz Kogut, trener kolarstwa UCI Way to Champ. Bardzo Wam dziękuję serdecznie bardzo. dziękuję za poświęcony Dzięki. czas.